Nauka przeniosła się do sieci, życie przeniosło się do sieci, a skoro do Wielkanocy wszystko ma być zamknięte, jakoś sobie trzeba radzić i ten czas wykorzystać. Grzegorz Łaguna już teraz podpowie Państwu, co można znaleźć ciekawego w sieci. No to zależy, czy interesuje nas to, co dzieje się w Polsce, czy interesuje nas to, co dzieje się na świecie. Myślę tutaj o kulturze, dlatego że ta druga światowa jest teraz dostępna zaledwie dzięki kilku kliknięciom komputerowej myszy. Możemy na przykład zajrzeć do bardzo szerokich archiwów nagrań opery wiedeńskiej, słynnej Metropolitan Opera w Nowym Jorku, czy na przykład Filharmonii w Berlinie. Wszystkie te trzy placówki udostępniają swoje spektakle w sieci. Można je oglądać, można z nich korzystać. Można zobaczyć to, do czego dostęp zazwyczaj na co dzień jest bardzo trudny. W podobny sposób działają placówki w Polsce. Ministerstwo Kultury koordynuje akcje, dzięki którym narodowe instytucje kulturalne udostępniają swoje nagrania w sieci, pokazują zdjęcia, możemy odbyć wirtualny spacer na przykład po Zamku Królewskim na Wawelu, możemy przejść się po innych muzeach, możemy zobaczyć najważniejsze dzieła sztuki, na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie, przed którym stoimy, które także w sieci udostępnia swoje zbiory. Ale wiadomo jednocześnie, że placówki kulturalne nie będą mogły tak działać przez cały czas. Wszyscy liczą na to, że kiedy skończy się epidemia, wrócą także widzowie, wrócą odwiedzający, bo to dzięki ich opłatom za bilety te placówki kulturalne mogą funkcjonować. Z taką trudną sytuacją zmagają się także teatry w Warszawie, na przykład Ochteatr Krystyny Jandy, Teatr Szóste Piętro Michała Żebrowskiego, czy Teatr Buffo Janusza Józefowicza. Wiemy, że te teatry apelują do widzów, aby ci nie zwracali biletów, a zamiast tego przełożyli te bilety na inne terminy. Tylko że na razie nie wiadomo, czy nie będzie problemów związanych z tym, w jaki sposób później ci widzowie będą wracać do teatrów, czy będą mieli na to chęć, ponieważ na koniec przytoczę przykład z Chin, kiedy po wielu miesiącach od wybuchu epidemii otwarto w końcu pierwsze kino, ale mimo tego, że w tym kinie odbyło się jednego dnia aż 22, odbyły się aż 22 pokazy filmowe, nie pojawił się ani jeden. Bardzo dziękuję za te relacje, za te podpowiedzi. Nauka w sieci, spacer po muzeum w sieci, to może teraz obrady Sejmu w internecie.